Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was z salonu Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj będziemy kontynuowali temat różnego rodzaju tkanin i opowiemy sobie o flaneli. Zanim jednak przejdę do meritum, tradycyjnie poproszę o subskrypcję i polubienie filmu oraz równie tradycyjnie już w tej chwili poproszę Was o zapisanie się do newslettera, dzięki któremu będzie na bieżąco nie tylko z produktami klasycznych butów, ale także z informacjami dotyczącymi pielęgnacji obuwia, sposobów ich noszenia, mody męskiej. Po prostu warto się zapisać do naszego newslettera. Dzisiaj postanowiłem, że po lnie pomówimy sobie o wełnie. Problem jednak polega na tym, że wełna to jest niesamowicie obszerny temat. Wełen jest tak wiele rodzajów, z różnego rodzaju sierści zwierzęcej, że naprawdę nie da się tego zawrzeć w jednym odcinku, chyba że chcielibyście oglądać taki dwugodzinny film hollywoodzki po prostu. Więc stwierdziłem, że temat wełny podzielę na 3 lub 4 odcinki, a dzisiaj zacznę od flaneli. Dlaczego od flaneli? Flanela jest to ten materiał, ta wełna, która jest raczej tkaniną jesienno-zimową, a połowa sierpnia to już jest naprawdę fajny okres, żeby zacząć myśleć o strojach jesienno-zimowych, bo wrzesień już jest zapasem. Flanela to, tak jak już powiedziałem, wełna. Oczywiście są też flanele bawełniane, ale ja na nich się nie będę dzisiaj w ogóle skupiał. Dzisiaj pomówimy sobie o flaneli wełnianej. W ogóle, co to jest wełna? Może tak w dużym skrócie, co to jest wełna? Wełna jest to oczywiście runo zwierzęce, czyli po prostu sierść zwierzęca, różnego rodzaju, zazwyczaj są to owce, ale to też mogą być kozy, w przypadku kaszmiru jest to szczególny rodzaj kóz, mogą być króliki, chociażby sławny lub niesławny, w zależności od tego, jak o tym pomyślimy, mohel. Więc wełna może powstać z wielu rodzajów runa, natomiast flanela to jest wełna owcza. I jak powstaje w ogóle wełna? Po ostrzyżeniu zwierzęcia powstają no, włosy, prawda? Włosy z sierści, z runa, które się po prostu skręca w procesie przędzenia. I tak powstaje przędza, z której dopiero tka się tkaninę do uszycia spodni, marynarki, czegokolwiek. Czy koszuli, którą mam na sobie, bo mam na sobie koszulę wełnianą. Czyli strzyżenie zwierzęcia, splatanie włosów, skręcanie włosów, zwane przędzeniem i z przędzy tkanie tkaniny. I są dwa rodzaje tak naprawdę tej przędzy, ponieważ zanim się dojdzie do przędzenia z tego włosia, z tego runa, to trzeba runo oczyścić. Oczyścić z różnego rodzaju zanieczyszczeń, ze skaz, ale też, moi drodzy, trzeba je wyczesać. Czesanie wełny, czesanie runa zwierząt, bo to jeszcze nie jest wełna, można powiedzieć, czesanie runa zwierząt polega na tym, że szczotkami wyrównuje się długość włosia, bo pamiętajcie, że zwierzę ma na sobie różnej długości włosie i jeżeli bez wyczesania sprzężemy te włosie, skręcimy je w procesie przędzenia, to wówczas powstanie taki nierównomierna przędza, nierównomierna tkanina, w której będą włosy i dłuższe, i krótsze. Ta przędza nazywa się zgrzebną, to jest właśnie wełna zgrzebna. I w dawnych czasach ona była uważana za gorszej jakości przędzę. I wełna, która powstała, tkanina wełniana, która powstała z tej zgrzebnej przędzy, była uważana za gorszej jakości. Obecnie tak już nie jest. Chociażby słynne tweedy to są właśnie tkaniny z przędzy zgrzebnej. Tam, gdzie mamy i dłuższe, i krótsze włosy runa zwierzęcego. Natomiast i na przykład taki Harry Sweet potrafi osiągać kosmiczne kwoty, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast kiedyś było troszeczkę inaczej, kiedyś uważano właśnie zgrzebną przędzę za gorszej jakości. Natomiast tą czesaną, czyli tak zwaną czesankową przędzę i czesankową wełnę za tą lepszej jakości. Ona oczywiście wymaga więcej pracy, bo trzeba było ją wyczesać. I tutaj dochodzimy do flaneli. Początki flaneli sięgają XVI wieku i uważa się, że tą kolebką flaneli była walia. Wskazuje na to też etymologia słowa flanela oraz fakt, że już w XVI wieku mówiło się o bawełnie czy też jedwabiu walijskim i to była właśnie nic innego jak taka gruba tkanina wełniana. To był właśnie ten jedwab walijski czy też bawełna walijska. W XVII wieku
flanela dotarła do Francji, a w XVIII wieku do Niderlandów, które wtedy były takim ośrodkiem przemysłowym i handlowym, właściwie promieniującym na całą Europę. I prawdziwą flanelę zaczyna się prząc, tą, którą teraz znamy, mniej więcej od XVII wieku. Zarówno w Walii, jak i we Francji, przy czym właściwie Walijczycy i Anglicy są tymi, którzy byli pierwsi, ją tworzyli. I początkowo flanela była uważana za tkaninę, za wełnę gorszej jakości, dla biedoty, ponieważ ona była przędzona z tej przędzy, była tkana z tej przędzy zgrzebnej, czyli właśnie nieczesanej. Natomiast to się zaczęło dosyć szybko zmieniać. Już w XIX wieku, dzięki wynalezieniu różnego rodzaju nowych metod przędzenia, przędzalni, flanele zaczęto robić z wełny wysokiej jakości, z wełny czesankowej. I już mniej więcej w latach 30. XX wieku zaczęła być uważana za materiał luksusowy. Do tego stopnia luksusowy, moi drodzy, że w 1956 roku wszedł na ekrany w Stanach Zjednoczonych film z wielką gwiazdą wówczas Hollywood, Gregory Peckiem, The Man in the Flannel Grey Suit, czyli mężczyzna w szarym flanelowym garniturze. I to flanelowe miało podkreślać wysoki status społeczny tego mężczyzny, ponieważ flanela w tych czasach była uważana za luksusowy i do dzisiaj jest zresztą uważana za luksusowy materiał. I do tego stopnia luksusowy, że w powojennej Europie w latach 50., która była po prostu biednym miejscem wówczas po wojnie, ten film wyświetlał pod tytułem The Man in the Grey Suit. Pomijano w ogóle słowo flanel. Chodziło o to, żeby nie epatować tym luksusem tych biednych Europejczyków. To tak jakby obecnie ktoś nakręcił film, którego tytuł byłby Mężczyzna w szarym luksusowym garniturze. Prawda? Także taki synonim miało słowo flanela, które było uważane za po prostu luksusowy materiał. I do dzisiaj flanela jest uważana za luksusowy materiał i tworzy się głównie z wełny czesankowej, czyli z tej wełny miękkiej. I flanela właśnie jest bardzo miękką wełną, o takim bardzo miłym, ciepłym chwycie, która pochłania światło, a nie je odbija. I to jest wielka zaleta flaneli. Ona wygląda naprawdę fenomenalnie. Tutaj mam flanelowe spodnie Partigiani z ubiegłorocznej kolekcji naszej jesienno-zimowej, ale w tym roku również je szyjemy. I jak widzicie, one się nie błyszczą. Ta flanela po prostu pochłania światło. Wydaje się taka troszeczkę matowa, jest bardzo miękka, przyjemna w dotyku i ciepła w dotyku. I to nie jest tylko wrażenie wynikające z dotykania tej wełny, ale rzeczywiście flanela jest ciepłym materiałem. Flanela jest takim materiałem, z którego tworzy się spodnie, garnitury, marynarki czy kamizelki, typowo jesienno-zimowe, zapewnia ona duży komfort termiczny. I właściwie tak jak nie wyobrażam sobie, że ktoś z lnu stworzy garnitur zimowy, tak ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś by flanelę nosił latem. To naprawdę byłoby coś, czego by chyba nie zapomniał ten człowiek, raczej jako saunę mógłby to potraktować. Z czego powstaje ten charakterystyczny meszek? Bo jeżeli dotkniecie sobie te flanelowe spodnie, to poczujecie, że tu jest taki mech. I dlaczego ta wełna nie odbija światła, tylko je pochłania? To jest flanela. A ta wełna, to jest wełna Tropic, którą mam na sobie na koszuli, odbija światło. No jeżeli przyłożymy sobie te spodnie do tej koszuli, to widać, że ona jest troszkę bardziej błyszcząca, chociaż tutaj nie ma żadnego nabłyszczania, tylko ona po prostu odbija to światło słoneczne, a ta je pochłania. Z czego to wynika? Z tego, że flanele, kiedy już się utka tkaninę z przędzy, tak jak powiedziałem, jest to zazwyczaj wysokiej jakości przędza czesankowa, to wówczas zaczyna się proces robienia flaneli, czyli drapania tej wełny takimi drucianymi szczotkami. To właśnie te drapanie tymi szczotkami, oczywiście to musi być bardzo delikatne, bardzo zrobione z dużym wyczuciem, żeby nie zniszczyć materiału, a wyłącznie wytworzyć ten meszek, który będzie pochłaniał światło i zdawał ten przyjemny dotyk. Robi się to tymi szczotkami drucianymi, drapie się ten materiał i w ten sposób to powstaje właśnie flanela. Czyli tak naprawdę flanela to jest wełna drapana, ale stąd już wiecie, dlaczego ona musi być grubsza i dlaczego musi być ona gęściej przędzona. Z wełny Tropic nie da się tego zrobić. To prędzej byście podarli to, nawet takimi delikatnymi ruchami szczotek tych drucianych, niż zrobili z wełny Tropic
flanelę, to musi być grubsza wełna, to musi być wełna gęściej pleciona i tylko na takiej wełnie da się zrobić ten meszek. Dzięki temu właśnie jest ona miła w dotyku, ciepła oraz pochłania światło. Bardzo fajnie wygląda i bardzo fajnie w niej wyglądają marynarki i spodnie. Flanela to nie jest też materiał o bardzo wysokiej stopniu formalności. Spodnie, marynarki czy też całe garnitury z flaneli nie są garniturami o dużym stopniu formalności. Są to raczej garnitury dzienne. Nosi się je na co dzień w sytuacjach biznesowych, na jakieś spotkania, do pracy, wieczorem na przykład do teatru, jeżeli idziemy. Jak najbardziej flanela będzie pasowała. Natomiast jeżeli będziecie chcieli mieć garnitur taki bardzo formalny, jeżeli tak jak powiedziałem, będziecie odbierali jakąś nagrodę, czy szli na jakąś bardzo ważną uroczystość, na przykład do ambasady brytyjskiej, to wówczas flanela nie będzie tym właściwym materiałem. Tutaj lepiej zastosować zwykłą wełnę. Jest to raczej ubiór taki smart casualowy i półformalny. Tak jak powiedziałem, my szyjemy spodnie z flaneli. W tym roku nie przewidzieliśmy akurat flanelowych marynarek. Może się u nas pojawi, wszystko zależy od dostępności materiału. Natomiast mamy flanelowe spodnie, one świetnie według mnie wyglądają przede wszystkim z tweedami. Z takim na przykład Dream Tweedem, czyli z tweedem z dodatkiem jedwabiu, który jest gładszy i bardziej aksamitny niż taki zwykły tweed. Będzie to świetnie się komponowało też z koszulami. Uważam, że flanelowe spodnie świetnie również wyglądają, słuchajcie, z takimi grubymi, warkoczowymi swetrami. Ja już sobie wyobrażam, jak właśnie takie granatowe spodnie z takim białym czy też ecru swetrem, golfem będą świetnie się komponowały. Jest to naprawdę materiał, wełna, którą można zastosować do wielu stylizacji, także typowo smart casualowych, nie tylko półformalnych i nosi się ją po prostu świetnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że polubiliście flanelę, tak jak ja ją lubię i weźmiecie ją pod uwagę przy tworzeniu Waszej garderoby i stylizacji jesienno-zimowych, które wbrew pozorom już niedługo trzeba będzie komponować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.